tło wydarzeń Monika Kuzioczapka, witam Państwa. W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej od środy można oglądać wystawę zdjęć koncertowych Tomasza Majewskiego. Zaprosiłam dziś artystę do studia. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Pan to się nasłuchał w ostatnim czasie. Chodzi mi o liczbę koncertów, na których Pan był. Tak, bardzo dużo tego było w ostatnim czasie. Nawet już zacząłem odczuwać pewne zmęczenie. Ale to może bardziej fizyczne, bo to jednak koncert trwa około 2 godzin i jeżeli jest taka możliwość, że cały koncert mogę fotografować, no to potem to się czuje w kościach. No właśnie, aparatem. Moje kolejne pytanie było, czy żeby zrobić dobre zdjęcie, trzeba być na całym koncercie? Tak, wydaje mi się, że tak, no chociaż czasami zdarzy się tylko krótka chwila, tak? Jeden moment akurat się utrafi, to coś upoluje. Ale ja preferuję taką sytuację, kiedy mogę być na całym koncercie, bo wówczas daje to możliwości. Większe pole manewru. Pole manewru. Poza tym każdy wykonawca, każdy artysta inaczej się zachowuje na scenie. I ja będąc przez cały koncert uczę się pewnych zachowań. Wiem, gdzie mogę, w jakim momencie go upolować. Na przykład jak się ustawić, jeżeli jest możliwość zrobienia zdjęcia zza kulis, to daje większe pole manewru. Mhm. Fotografia koncertowa jest specyficzna. Jak uchwycić tę atmosferę panującą na koncercie? Do tego potrzebny jest czas, tak? Nieraz bardzo ciężko jest wejść go na chwilę i to złapać. Poza tym też musimy sobie ustalić, co chcemy pokazać. Czy całą salę, widownię, szalejący tłum, czy skupić się na artystach. Ja w swojej fotografii nawet to tak określam, z fotografią portretową, koncertową. Staram się podejść jak najbliżej do artysty, żeby złapać coś, czego nie zobaczy widz na koncercie, który jest gdzieś dalej, tak? I podzielić się tym, że no, ktoś był na koncercie, zrobił sobie smartfonem jakieś fajne ujęcia światła, jakieś dymy, no, to wszystko wygląda bardzo efektownie. I mówię, że takie zdjęcie dzisiaj to właśnie każdy jest w stanie sobie zrobić. I media społecznościowe pokazują mnogość tego typu ujęć. Mi zależy na trochę innej fotografii. Ja staram się jak najbliżej podejść, dlatego preferuję koncerty w małych salach. Mhm. Nie lubię dużych przestrzeni, koncertów otwartych, bo to nie daje tego komfortu. Była generacja, Hansa Jazz Festival, Good Vibe Festival. Tam na wszystkich tych koncertach można było spotkać Pana z aparatem. Tak, chociaż w tym roku na Good Vibe nie udało mi się być na wszystkich koncertach, ponieważ terminy mi trochę nie odpowiadały, miałem inne plany. Byłem tylko na pierwszym koncercie grupy EAPS. I myślę, że udało mi się tam zrobić kilka fajnych zdjęć, a z jednego jestem szczególnie zadowolony i to zdjęcie można zobaczyć w bibliotece. Pan właśnie był na tych wszystkich koncertach z myślą o tym, z myślą o wystawie, o przygotowaniu wystawy. Czy to były zdjęcia na zamówienie? To nie jest takie proste, bo chodzę na koncerty z kilku powodów. Są to z reguły wykonawcy, których lubię. Nawet powiem tak, że dzięki fotografii koncertowej poszerzyło mi się spektrum muzyki, której słucham. Na przykład wcześniej muzyka jazzowa była obok. Owszem, słuchałem czasami, ale nie było to coś, co mnie interesuje. A poprzez Hansa Jazz Festival czy Good Vibe Festival i fotografię posłuchałem trochę tej muzyki na żywo i to jest zupełnie inny odbiór. I o wystawie nie myślałem, przynajmniej nie o tej. W tym roku już miałem jedną wystawę, do której się przygotowywałem przez dłuższy czas, a to właściwie było bardzo spontaniczne. Dostałem telefon od Basi Wysmyk. Zadzwoniła do mnie z zapytaniem, czy byłbym zainteresowany pokazaniem swoich prac w mediatece w tym właśnie terminie. No super, zwłaszcza, że biblioteka wzięła na siebie, że tak powiem, obowiązek wykonania odbitek, także nie ponosiłem żadnych kosztów i udostępniłem tylko pliki. A artystom podobają się te zdjęcia? Tak. Znaczy ci, którzy się odzywają, to są zadowoleni.
Nawet zdarza się, że proszą o zgodę na umieszczenie na swoich fanpage'ach czy do wykorzystania na jakimś plakacie reklamującym koncert, bo taką sytuację też miałem ostatnio. Także czy robię te zdjęcia na zamówienie? Nie, robię je przede wszystkim dla siebie, aczkolwiek przez to, że od jakiegoś czasu się tym zajmuję, jestem rozpoznawalny, przynajmniej tutaj w Koszalinie, to niektóre instytucje już nawiązały ze mną współpracę, tak jak CK 105. Czy z tego można wyżyć? Z takiej pasji? To jest na razie pasja i na razie traktuję to na zasadach bardziej spełnienia siebie artystycznie. I myślę, że dopóki tak będę do tego podchodził, to te zdjęcia będą może lepsze, tak? Będę się rozwijał, bo fajnie byłoby móc też traktować to jako źródło utrzymania. Może w przyszłości, może coś tam się wyklaruje. Na razie jest to pasja, tak? Bo zawodowo zajmuje się pan grafiką i składem komputerowym, ale fotografia w pana pracy też jest obecna. Tak, tak. Jest to fotografia przede wszystkim reklamowa, produktowa. Robię zdjęcia przedmiotów, które potem umieszczam w folderach reklamowych, jakieś aranżacje, ale też zdarza się, że eventy firmowe. A w wolnych chwilach też jest malarstwo. Tak, aczkolwiek tego czasu na malarstwo jest coraz mniej. Fotografia wypełniła, że tak powiem, prawie cały wolny czas, który wcześniej tam mogłem poświęcić na malarstwo. Jest taka wąska dziedzina, którą się zajmuję, to jest pisanie ikon. I właściwie, jeżeli już idę do pracowni, to głównie po to, żeby tworzyć w tym kierunku. Pana rodzina cała jest artystyczna, z żoną. Poznał się pan na studiach, tak, na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Tak, poznaliśmy się na studiach, no i że tak powiem, gdzieś wspólnie pracujemy, wspólnie realizujemy wiele projektów. Jesteśmy dla siebie takimi recenzentami, bo moja żona trochę więcej maluje, jak ma czas, bo wcześniej, gdy były małe dzieci, to tego czasu było niewiele i też trochę zaniedbaliśmy sprawy artystyczne. Od kilku lat, że tak powiem, wracamy, jest coraz więcej wydarzeń, w których staramy się brać udział. No, po prostu mamy na to więcej czasu. Synowie też idą w ślady rodziców? Też, też. Chociaż najstarszy syn, mimo że przejawiał jako dziecko talenty plastyczne i dalej podejrzewam, że ma takowe, to bardziej poszedł w stronę aktorstwa. Jego marzeniem jest dostanie się na studia do Akademii Teatralnej bądź do szkoły filmowej. To jest jego, że tak powiem, kierunek, do którego podporządkuje wszystkie swoje tam działania. Wróćmy do fotografii, bo obecnie wiele osób robi zdjęcia i no, chce robić to coraz lepiej, profesjonalnie. Czy miałby pan jakieś rady dla takich początkujących fotografów? To nawet mogę na przykładzie własnego syna powiedzieć, że, bo mój najmłodszy syn się garnie bardzo do fotografii. Często chodzimy sobie na spacery, tak zwane nasze plenery. Daję mu swój stary aparat i staram się mu pokazywać, ale wiem, że nie potrafię przekazać tej wiedzy tak, jak powinienem, dlatego zapisaliśmy go z żoną na zajęcia do Pałacu Młodzieży, do pani Moniki Kalkowskiej i syn jest przeszczęśliwy, czeka na te zajęcia z tygodnia na tydzień, też na wspólne wyjścia i fajnie. Ale zresztą pewnie na rady ze strony taty też może liczyć. Ale on już wybiega trochę naprzód i już chce się ze mną umówić i pyta się, kiedy będzie mógł ze mną pójść robić zdjęcia koncertowe, żeby mi pomóc. No, kto wie, może przejmie po mnie pałeczkę. A są jakieś kolejne pomysły na kolejne projekty? To znaczy, w tej chwili skupiam się na tej fotografii i chciałbym, żeby dopóki sprawia mi to przyjemność, chciałbym wkładać w to jak najwięcej serca i robić
to jak najlepiej stara się zaskakiwać odbiorców jakimiś takimi niebanalnymi ujęciami. Może marzy mi się, już nawet gdzieś tam z kimś rozmawiałem, żeby zacząć wyjeżdżać trochę dalej na jakieś festiwale, czy to Jazz Jamboree, Siesta Festival w Gdańsku, to już nawet w tym roku się przymierzałem, nic z tego nie wyszło, ale kto wie, może w niedalekiej przyszłości wypłynę trochę dalej. Zresztą dzięki tej fotografii koncertowej nawiązałem kontakt już z kilkoma artystami, jak chociażby ostatnio na Hanzie z panią Ewą Miśkiewicz, bardzo sympatyczna osoba. Kilka razy. To było ciekawe zdjęcie z tego koncertu, bardzo mi się podobało. Tak, też bardzo lubię to zdjęcie i mówię, tak jak pani Ewa Miśkiewicz, czy wcześniej inni wykonawcy, nawet zdarzyła się taka sytuacja, że miałem telefon z propozycją, bym robił zdjęcia Smolikowi i Kevowi Foxowi rok temu podczas koncertu w Koszalińskim Radio. Niestety zbiegło się to z datą i z godziną wernisażu Fali, w którym razem z żoną bierzemy już udział od paru lat. I z samego koncertu nic nie wyszło, ale zostałem zaproszony, by zrobić zdjęcia na próbie z tak zwanego backstage'u i wyszły też zupełnie ciekawe zdjęcia, nowe doświadczenie dla mnie. Także gdzieś to wraca, bo robiłem zdjęcia rok wcześniej w Koszalinie i gdzieś te zdjęcia się pojawiły i odbiło to właśnie w ten sposób, że to menadżer się do mnie zwrócił z taką propozycją, także no, to jest fajne. No to ja życzę wielu jeszcze ciekawych pomysłów i projektów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Tomasz Majewski, fotografik, był moim i Państwa gościem.